Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Tym razem zapraszam Was na pięźni 5 stylizacji, takich letnio-wiosennych stylizacji. Mam nadzieję, że ten filmik przypadnie Wam do gustu, także nie przedłużam i od razu zabieramy się za przegląd, no właśnie, tych 5 stylizacji. No to lecimy moi drodzy z pierwszą stylizacją. Dzisiaj mam taki bardzo luźny dzień, a luźny na zasadzie, że nie muszę za dużo pracować, natomiast muszę pojechać na zakupy, chcę za chwilę skoczyć na bazarek, kupić dużo świeżych owoców, warzyw. Chciałabym również podjechać do sklepu zoologicznego, bo muszę tam kupić żarcie dla moich kotełków, podjechać na pocztę. Także widzicie, mam troszeczkę ogarniania, więc dzisiejszy look, dzisiejsza stylizacja jest taka totalnie, można by powiedzieć, na luzie. Mamy przepiękną pogodę, a ja wyglądam właśnie tak, czyli mam na sobie t-shirt, który kupiłam jakiś czas temu w sklepie Soul Italian, okulary ze sklepu Lux Brille, krawatka ze sklepu Vezzi, pierścionek by Giubecca, zegarek Daniel Wellington, jak widzicie włosy mam też upięte, a dalej torebka moja ukochana Pinko, jasne jeansy z Zary i wygodne trampki Armani Jeans. Tak się, słuchajcie, dzisiaj prezentuję, czyli tak jak mówię, na luzie, na zakupy, na załatwianie najważniejszych spraw. Jadę, a my widzimy się za moment w kolejnej stylizacji. Się mówi, kocham cię życie i kocham lato upalne, no może nie upalne, ale ciepłe, piękne, słoneczne dni. I dziś mam na sobie okulary, obowiązkowo, za moment wychodzę, będę załatwiać parę spraw, więc okulary są mi niezbędne. Okulary są z Neapolu, przywiozłam je kilka lat temu, takie właśnie brązowe, mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Dalej, mam na sobie t-shirt, bluzeczkę, która jest ze sklepu Ifrico, bawełniany biały t-shirt z takimi przepięknymi, jak widzicie, o zobaczcie, przepięknymi rękawkami, o, i oczywiście z nadrukiem. Naszyjnik jest z Vezzi, taka sama bransoletka, zegarek Daniel Wellington, torebka Pinko, spodenki lniane, takie właśnie beżowe, kupiłam je chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu w sklepie Top Secret, i klapki, które też przywiozłam sobie jakiś czas temu, kilka lat temu z Neapolu. Bardzo proszę. Czyli tak właśnie się dzisiaj prezentuję. Powiem tylko tyle. Przyszło lato. To, co tygryski lubią najbardziej, jest piękna, słoneczna pogoda, więc postanowiłam dzisiaj wskoczyć w sukienkę, a za moment wybieramy się na długi spacer tutaj po naszej okolicy, ja i Max, więc idealnie. Tu na twarzy widzicie okulary, które już bardzo dobrze znacie. Włosy dzisiaj upięte. I sukienka prezentuje się właśnie tak. To jest bawełniana biała sukienka z takim przepięknym haftem ciemnym, granatowym ze sklepu Ifrico. Sukienka jest w 100% bawełniana, jak widzicie, z takim dłuższym rękawkiem. Natomiast jest ona cieniuteńka i dosyć prześwitująca. Dlatego też założyłam sobie pod nią halkę. Halka jest oczywiście moja, ona nie była w komplecie z sukienką, więc od razu zaznaczam. Natomiast no, mi osobiście ta sukienka bardzo pasuje. Do tego torebka od Pinko, zegarek Daniel Wellington, a na stopach mam sandałki Michael Kors białe. I tak się właśnie dzisiaj prezentuję na spacer, także idziemy i korzystamy z tej pięknej pogody. Just take me to your paradise.
Czas na kolejną stylizację i dzisiaj mamy taki nieco chłodniejszy dzień, dlatego też postanowiłam, że założę sobie właśnie na krótki rękawek, na bluzkę z krótkim rękawkiem, taką dzianinową kurteczkę. I zacznijmy właśnie może od góry. Pod tą kurteczką mam koszulkę, widzicie? Koszulkę z takiej koronki białą. Właśnie z krótkim rękawkiem, ale ona jest bardzo przezroczysta, więc pod spodem mam też bokserkę bawełnianą. Także mam tutaj taką właśnie, o, czekajcie, może tak trochę rozchylę, żeby było lepiej widać. O, teraz widzicie lepiej. Właśnie taką cienką bluzeczkę. Ona jest z Zary, kupiłam ją kilka lat temu, a kurteczka, no bo nie jest to marynarka, to jest bardziej właśnie taka kurteczka dosyć szeroka, dzianinowa, materiałowa, z bawełny, jest z Zary, z nowej kolekcji. Jak widzicie, ona ma też taki przepiękny, chabrowy nadruk, zapinana na guziki. I ja mam ją w rozmiarze XS, a mimo tego jest dosyć szeroka. Więc jeśli jesteście osobami szczupłymi, tak jak ja, to polecam Wam brać zawsze rozmiar mniejszą. Czyli tak, mamy już górę, bluzeczka, bokserka, kurteczka, torebka Pinko, którą już też doskonale znacie, właśnie ta wersja dzianinowa, jeansy rurki granatowe, które też są z Zary i też mają kilka lat, i założyłam sobie sandałki, takie kolorowe, w stylu boho. Jakoś tak najbardziej mi one pasowały i te sandałki kupiłam albo w sklepie Lovet, albo w sklepie Modmi. No nic, poszukam, sprawdzę dokładnie, z jakiej strony one pochodzą i dam Wam znać w opisie. Takie trochę dzwonią, słyszycie to? Koty na nie fajnie reagują. Zobaczymy, jak będą reagowali na nie ludzie. No, także dzisiaj się tak właśnie prezentuję. Trochę taki look sportowy, wygodny, wiosenno-letni. Moi drodzy, czas na ostatnią stylizację, piątą, więc będziemy już pomału kończyć ten filmik, ale powiem Wam tak, dzisiaj mamy kolejny dzień z przepiękną, obłędną pogodą, letnią, wysoka temperatura, więc musiałam skoczyć w sukienkę, pod którą mam tylko i wyłącznie bieliznę, więc będzie idealnie, ale tę sukienkę już doskonale znacie, widzieliście już ją w filmiku z moimi propozycjami wiosenno-letnich sukienek, ona jest ze sklepu Ptak Moda, w takim beżowym odcieniu, w 100% z bawełny, no i co? Zarzuciłam sobie okularki ze sklepu Lux Bryne. Bryle. Włosy związane, tak jak widzicie. Naszyjnik jest od Bezzi. Złoty zegarek Daniel Wellington. No i co? Przełamałam sobie sukienkę odrobiną kolorów. Czyli torebka od Pinko, biało-czerwono-złota. I moje dzwoniące sandałki. Proszę bardzo, kolorowe. Żeby było wygodnie, jadę samochodem, muszę parę spraw załatwić, więc muszę mieć buty na płaskim. Będę też dużo chodzić, więc takie buty jak najbardziej wskazane. No i tak się dzisiaj prezentuję. Tak się prezentuję w ostatniej stylizacji, jak widzicie. Z jednej strony wygodnie, trochę dziewczęco, trochę kobieco. Jest sukieneczka. O, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Dajcie znać, która stylizacja najbardziej Wam się podobała. Jestem bardzo ciekawa. No i co, żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki, pa! Take me to